poetyce, mówiąc ładnie, a niestety ta poetyka jest bardzo przemawiająca. Otrzymaliśmy odpowiedź z prokuratury rejonowej. Ja może fragmenty odczytam najbardziej interesujące. W związku z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji prezydenta miasta Krakowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podzielnym na działkach, tu wymieniono przy Alei Kijowskiej. Chodzi o budynek przy Młynówce, wszyscy wiemy, który już stoi w swojej bryle. Z powodu wydania wskazanych decyzji z naruszeniem przepisów, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, uprzejmie informuję, iż w toku czynności prowadzących zapoznano się z aktami i tak dalej, natomiast dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie mniejsze niż 250 metrów, a na terenie zabudowy nie mniejsze niż 150 metrów. Przy czym na drodze klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie dla terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. I tutaj podkreślenie. Dyspozycja wskazanego przepisu nie zawiera w sobie bezwzględnego zakazu realizowania zjazdów z drogi klasy Z, ale stanowi jedynie wskazówkę co do zasad orzekania w przedmiocie ustalenia zjazdów z tej kategorii dróg. Prokuratorska analiza działania organów administracji w przedstawionej wyżej sprawie prowadzi do wniosku, iż brak jest podstaw do podważenia prawidłowości wydanych decyzji i tak dalej. Z przyczyn wskazanych jak wyżej. Ja Państwu tu zdania powiem, na czym polegała ta wątpliwość i dlaczego zostało to zgłoszone do prokuratury, ponieważ tutaj jeden z mieszkańców, który był znawcą tego tematu, przedstawił argumenty, które mówią o tym, że na drogach powiatowych, a to jest właśnie droga powiatowa Aleja Kijowska, zgodnie z przepisami dotyczącymi dróg publicznych, powinno się ograniczać wjazdy na dodatkowe wjazdy. Zwłaszcza w obrębie oddziaływania skrzyżowań. A takim to skrzyżowaniem jest przejście dla pieszych również, a tam mamy jeszcze do czynienia z drugim skrzyżowaniem z ulicą Mazowiecką, tak? A tam mamy w bezpośrednim sąsiedztwie dodatkowy wjazd właśnie przy tym skrzyżowaniu. I na tej podstawie było to zgłoszenie do prokuratury, które, jak Państwo mówią, zostało uznane za niezasadne. Także... Czyli krótko mówiąc po polsku. Lepiej, żeby nie było tego zjazdu, ale jak jest, no to trzeba z tym pogodzić. No. Bardzo proszę. Stwierdzenie nieważności decyzji to nie jest na przykład wymowanie decyzji, to stwierdzenie nieważności decyzji można wtedy, jeżeli rażący, między innymi wtedy, jeżeli rażący narusza prawo. Więc nawet jeżeli to jest kwestia interpretacyjna i powiedzmy nawet większość orzecznictwa sądowego idzie w tym kierunku, że należy powiedzmy dany przepis rozumieć w taki sposób, jak my byśmy chcieli, ale jest to tylko kwestia interpretacji, to nie jest to rażące naruszenie prawa, czyli takie wprost, jednoznacznie zadziałanie wbrew przepisowi. I nie można wtedy domagać się stwierdzenia nieważności. Natomiast to, co możemy zrobić, to wtedy, gdy wpływają do nas wnioski o opinię, bo wtedy się pierwsze o opinię w przedmiocie warunków zabudowy, bo wtedy się pierwszy raz dowiadujemy tak naprawdę o tym, że takie postępowanie się toczy i my mamy dość małe kompetencje, a w zasadzie żadnych w tym postępowaniu poza wydaniem tej niewiążącej opinii, to możemy kierować prośbę do prokuratury, żeby prokurator uczestniczył w postępowaniu administracyjnym od samego początku. I on wtedy na przykład może złożyć odwołanie, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i tak dalej. Może brać czynny udział w tym postępowaniu i ma daleko szersze możliwości działania niż już na etapie, gdy decyzja stała się ostateczna. Terminy wszystkie doniesienia ewentualnej skargi do Sądu Administracyjnego upłynęły i pozostaje nam tylko tak naprawdę ten tryb nadzwyczajne wzruszenia decyzji. A tutaj, jak Państwo pamiętają, sytuacja była jeszcze o tyle trudna, że sama ta samo procedowanie przez nas w UZK miało miejsce w 2007 roku. To bardzo długo trwało, że strony tam nie protestowały. W większości była to też gmina, także to był wyjątkowo niekorzystny ze względu na
ewentualne uwagi stron w sytuacji. Znaczy po prostu te strony, a ich nie było poza gminą. To zwłaszcza w takich sytuacjach będziemy kierować, jeżeli wpłynie na przyszłość, to już nauczeni tym doświadczeniem, na przyszłość kierować do, od razu, jeszcze przed wydaniem tak naprawdę decyzji do prokuratora o to, żeby na przykład właśnie jeżeli wiemy, że gdzieś tutaj istnieje ryzyko, że powiedzmy ten czynnik stron może, no właśnie, że na przykład tereny dookoła inwestycji należą do gminy, albo należą do jakiegoś, do tego samego podmiotu, no to mamy się wtedy możemy mieć uzasadnione podejrzenie, że tak naprawdę decyzja organu pierwszej instancji nie będzie weryfikowana w żadnym trybie. I tutaj dla takiego bezpieczeństwa możemy prosić wtedy, wydaje się, że jest to wystarczający sposób, żeby prosić prokuratora o postępowaniu administracyjnym. Prokurator, to nie jest tak, że prokurator bierze udział tylko wtedy, gdy stanie się coś złego, ale może po prostu brać właśnie, żeby zapobiec i pilnować tego interesu, że prokurator jest rzecznikiem interesu publicznego i może właśnie tą funkcję swoją realizować, biorąc udział w postępowaniu i pilnując, żeby ten interes nie został naruszony. Być może, że właśnie w przypadku tylko, że nasza czujność było co innego. My dali negatywną opinię i zostało to uwzględnione, pani nasza opinia. Czyli co w tej sytuacji możemy zrobić? Czy możemy się odwoływać do sądu administracyjnego jeszcze w tej kwestii? Czy zaskarżyć tą decyzję? Czy, no nie wiem co. Czy to już jest w tej sytuacji? W tej sytuacji jest bardzo utrudniona sprawa. Też ze względu na to, że ten całość stoi, a precedensów dotyczących rozbiórek nie ma. Bo to nie była samobójcza. Bo jeszcze kwestia samych warunków zabudowy, że już masz warunki zabudowy, nawet nie pozwolenie na budowę. Trzeba tam spełnić takie podstawowe kryteria, czyli dostęp do drogi publicznej. Jeżeli działka jest przy drodze publicznej, no to w tym momencie ona już spełnia. Jeszcze nie musi być wydana żadna decyzja na wjazd, ona spełnia warunek tego, że jest dostęp do drogi publicznej, bo żaden organ nie może nie wydać, jeżeli nie jest warunek spełniony taki ogólny, dostęp do drogi publicznej, jeżeli nie ma działki czyjejś, która dzieli działkę, na której ma być prowadzone postępowanie o zabudowę, to już jest dostęp do drogi publicznej. Ale tam była jeszcze kwestia właśnie taka, że samo to, że stoi przy drodze publicznej, to jest jeszcze mało, był w tym konkretnym przypadku kwestia kategorii tej drogi, to była droga powiatowa. Kwestia jest tego, że jeżeli jest działka, która graniczy się z pasem drogowym, to jest dostęp do drogi publicznej. Nie ma, ale jest kwestia wjazdu. Ale nie ma możliwości, jak jest po drugiej stronie wjazd dany, czy 5 metrów dalej, czy 5 metrów wcześniej, żeby odmówić, bo jest ileś wjazdów już danych. No to jest dostęp do drogi publicznej, to wydział architektury nie powinien w ogóle procedować warunków zabudowy, bo to jest kwestia wydziału architektury i urbanistyki. On nie powinien procedować warunków zabudowy, bo nie byłoby dostępu do drogi publicznej. No, stało się, ale, co się stało, to się stało, to się stało, musimy się na przyszłość wystrzegać takich przypadków, a w domu prawie już nic nie zrobimy. Ale tutaj jest tak, jak dostęp do drogi publicznej, bo jest... Ale trzeba mieć jeszcze wjazd, to nie jest tylko tyle, że stoimy. Działa architektury na poziomie warunków zabudowy nie pyta o wjazd. Tylko kwestia jest dostępu do drogi publicznej. Dobrze, ale... To wydział architektury musiałby to zablokować, mówiąc, że nie ma dostępu do drogi publicznej i wtedy żaden organ... Czyli w takim razie nie są potrzebne uzgodnienia z IKIT-u dotyczące wjazdu? Później. No właśnie, ja mówię o tym później. I o tym. I to później właśnie zostało, z tego co wiem, to były różne decyzje. Pierwsza była odmowna i ona zaginęła, także... W momencie, kiedy Wydział Architektury wydaje warunki zabudowy, to już on jako organ wydający w sumie ważniejszą, wyższej instancji decyzję, tam ten inwestor sobie, że tak powiem, planuje ten wjazd. Już na zasadzie jakiegoś szkicu. Projektuje, przedstawia. Organ drogowy w ogóle nie wie o tym, że tam będzie ten wjazd. Ktoś idzie do Wydziału Architektury, składa dokumenty OWZ i te. I tam sobie szkicuje ten wjazd we własnym zakresie. On nie przedstawia tego żadnym organizacji. Ale bardzo często, że na poziomie ustalania warunków zabudowych myślę, że iluś rzeczy się nie bada, bo bada się później, a później już są ustalone Organ drogowy po prostu nie wie o tym, że tam jest w ogóle toczone postępowanie w Wydziale Architektury. To są dwa osoby. I to jest błąd.
No trzeba by było jakoś scalić organ drogowy. Panie Tomaszu, jest na pana pole. Na poziomie dzielnicy, gdybyśmy pytali, kiedy dostajemy to, co kolega Jasiu mówi, że my tutaj mamy opcję prokuratora, ale mamy jeszcze inną opcję. Mamy opcję tego, że jeżeli przychodzą warunki zabudowy do nas i my możemy podjąć jakąś uchwałę, opiniować, to my mamy zawsze możliwość organu tego architektonicznego, czyli Wydziału Architektury, zapytać, gdzie jest zaplanowany wjazd na tą inwestycję. Czy ten wjazd jest już zaplanowany, czy to jest jakiś pomysł inwestora, gdzie to będzie. My o to nie pytamy, nie ma w ogóle takiego... Ja sobie przypominam, Piotrze, myśmy wcześniej, pamiętam, że też obradowali nad tym, bo tam była propozycja i tam była jakaś kwestia sporna dotycząca, nie wiem, czy wjazdu, że...